Cześć moi drodzy, Arek od drukarek z tej strony. To, co przed wami leży, to jest sprzęt. A teraz idzie kurier i nie, to nie do mnie. To jest sprzęt, który należy przejrzeć i ma kiepską jakość wydruku, więc ja już biegnę tutaj, słuchajcie, po co? Po to, żeby wziąć te dwa elementy, które należy wymienić właśnie w ów urządzeniu, jakim nazywa się DCP1512E. Jest to starszy model urządzenia, ale mniej więcej wszystkie tak samo wyglądają, nawet teraz nowsze z serii 16. A wcześniej, że 15-10 mniej więcej tak samo wyglądały. Witam Was, Arek od drukarek, subskrybujcie kanał, podsyłajcie treści dalej, klikajcie i lajkujcie, to się niesie dalej. Jak chcecie się przyłączyć do wspierania kanału, linki są poniżej, wtedy się rozwijamy i ktoś więcej korzysta. 15-12, bardzo fajne urządzenie, bardzo szybkie, przede wszystkim przerobione wzdłuż i wszerz na tym kanale. 15-10, 16, seria 16, 15, etc. One są mniej więcej podobnej konstrukcji. Czy się różnią materiałami? No, 10-30, 10-50, 10-90, takie były modele kaset. Tak szybko powiedziałem, że nie wiecie, o co chodzi. Chodzi o ten toner, ten proszek, który jest tam w środku, który kurde po prostu drukuje i który się zużywa, trzeba kupować, niestety. Ale one są jeszcze tanie. Tutaj składa się to z dwóch modułów. I teraz tak. Klient to do mnie przyniósł, żeby sprawdzić. Stwierdził, że kiepsko drukuje. Sprawdziłem, faktycznie plamy robi, pokażę Wam. Zrobimy test. Mam dwa moduły. Jest to moduł B na moduł tonera. Resety tego urządzenia i pokrewnych urządzeń pokazywałem na kanale niejednokrotnie. Jak sobie wejdziecie, wpiszeć DCP15 i tak dalej, mój kanał, to tam tych treści macie. Jak zresetować bęben, jak zresetować inne elementy w tym urządzeniu. No i zobaczcie, jest fake. Raz, dwa, trzy, cztery. Tak jak się bęben obraca, czyli cztery te cykle na kartce A4. Kogo tam niesie? Wiem, kogo niesie, ale to za chwilę do tego pana odzwonię. Słuchajcie, moi drodzy, mam jego drukarkę, zresztą też już chyba nic z tego nie będzie. Moi drodzy, wymiana elementów w tym urządzeniu jest też trywialnie prosta. Chwytamy i wyciągamy całe te sanki. Czasami się dziwicie, dzwonicie do mnie, że sprzedał mi pan coś za małego, bo to po prostu tutaj jakoś się nie mieści. Pamiętajcie, dwa elementy. Moduł światłoczuły, który starczy na około 10-12 tysięcy stron. Montujecie, klikacie i tak montujecie do drukarki. Tutaj te dwa elementy wymienimy, czyli ja wypakuję sobie moje, które na Printworld sklep, i to była reklama dokładnie w tym momencie, dwa te elementy zafoliowane wymienimy. Jeden i drugi, czyli toner o znaczeniu D1030 wymienimy i zrobimy również test wydruku. Także zabieramy się, jest to kompletnie nieskomplikowana wymiana. Ale może się skomplikować później. A co się może skomplikować? Może nie wygrać tonera i tutaj będziecie mieli ząbka. Też na moich filmach te odpowiedzi znajdziecie. A jak nie na moich filmach, w YouTube'ach jest dużo treści. How to reset drum unit lub how to reset toner cartridge w urządzeniach, seria, tak dalej, tak dalej. Toner całkowicie świeży. Nie wnikam to, czy jest tu. Dlaczego wymieniam dwa od razu? Powiedzielibyście, że szkoda, bo przecież można jeszcze wydrukować. Tak, ale to była chęć klienta, żeby wymienić mu cały komplet i jestem za. Natomiast ten stary toner mu oddam, bo jeżeli się skończy ów ten, który ja mu założę w komplecie w tym momencie z nowym drumem i z nowym tonerem, to będzie mógł sobie wykorzystać i będzie mógł więcej wydrukować, więc nic nie będzie zmarnowane. Montujemy, nie powinno być żadnych komunikatów, jeżeli zamkniemy to urządzenie. Ten toner natomiast, który był tu w tej drukarce, bo bęben jest kompletnie już bezużyteczny, ja klientowi oddam, żeby sobie jeszcze go zużył. Jestem zawsze zwolennikiem temu, żeby te elementy, które są eksploatacyjne, zużywać do samego końca. Więc to pozostanie. Klikamy takie coś jak menu i drukarka. Jest coś takiego jak opcje drukowania, wydruk testowy. Tak. I teraz porównamy sobie, jak wyglądają te właśnie wydruki. Taki był, a taki jest. Czyli widzicie, czyściutki. Czyściutki, bez żadnych zacieniowań. Tutaj kartka niech będzie pocieplona. Czysty, czysty. Tutaj cztery plamy. Te plamy były to już przyklejone na bębnie. Czy kamera to wychwyci? Raczej nie. Ciężko będzie. Ale tutaj chyba widzicie, tu w tym rybirze.
Ten bęben po prostu jest zużyty, już się przykleił. Niektórzy mogą sobie go wyczyścić, by powiedzieli, jeszcze podrukuję. Tak, macie rację, jeszcze podrukuję, ale jeżeli będziecie go czyścić, drapać po tej strukturze, no to czy prędzej, czy później tam pojawi się następny fake i będzie właśnie duszek na drukarce, chochlik drukarski tak zwany. Czyli wymieniamy dwa elementy, one nie są zbyt drogie. Pamiętacie, Printur Sklep, tam je posiadam i to jest mój markowy sklep. Także tam są te wszystkie materiały. Moi drodzy, bardzo prosta procedura w 15-12, żeby to zrobić. Natomiast jeżeli Wam wyskoczy trwałość materiałów eksploatacyjnych, nie obawiajcie się. Na moim kanale znajdziecie odpowiedzi, jak to wziąć i wersetować. Dziękuję za atencję, to była reklama. Subskrybujcie, posłuchajcie dalej, wspierajcie. Dziękuję, miłego dnia. Zapraszam do kolejnych dni. Dzięki, hej!